Zirael ma wielką moc. Dlaczego nikt nie uczył jej sprawowania nad nią kontroli? Wyobraź sobie, że ktoś jednak ją uczył. Jak widać, bez skutku. Nie mieliśmy okazji porozmawiać. Dziękuję za pomoc i za to, że opiekowałeś się Ciri. Później będzie czas na podziękowania. Teraz musimy zabrać stąd Zirael i ukryć ją. A potem zgromadzić większe siły. Do Kaer Morhen przybyli wszyscy, na których mogliśmy liczyć. Dlatego trzeba poprosić o pomoc wrogów. Najlepszą bronią przeciw Gonowi jest magia, więc potrzebujemy czarodziejek. Mistrzyń magii. Masz na myśli Lorze? Większość członkiń Loży albo nie żyje, albo się ukrywa. Filipa Eilhart, Margarita Lozontil i Fringilla Vigo prawdopodobnie wciąż żyją. A Francesca i Ida? Myślisz, że się zgodzą? Myślę, że musimy je przekonać. Wolisz sama porozmawiać z Keirą? Chyba tak będzie lepiej. Nie ufam Loży, ale chyba nie mamy innego wyjścia. Rzeczywiście nie mamy. Zawarłam porozumienie z cesarzem. W zamian za pomoc członkini Loży dostaną amnestię i schronienie na terytorium Nilfgaardu. To będzie nasza karta przetargowa. Triss, chcę wyruszyć na poszukiwanie czarodziejek jeszcze dzisiaj. Pomożesz mi? Oczywiście. Mam nawet pomysł, jak zacząć. Gówno! Znowu zaczynacie układać plany i nikt mnie nie pyta o zdanie. Mam tego dosyć! Nie dam się nigdzie wywieźć jak tobołek. Nie chcę siedzieć z założonymi rękami. Mam dosyć czekania i ukrywania się. Nie możesz się narażać. Traktujecie mnie jak chorągiew, którą trzeba bronić przed wrogiem. Nikt z was nie ma dosyć odwagi, żeby wyjść naprzeciw zagrożeniu? Jeśli sami ich nie zabijemy, w końcu zginiemy wszyscy. Lepiej za nią pójdę. Zaczekaj, dziewczyna potrzebuje czasu. Trzeba pozwolić jej przejść przez żałobę. Potem jak najszybciej powinna rozpocząć trening panowania nad zdolnościami. Czy te nauki naprawdę są konieczne? Widziałeś, co zrobiła. Może być większym zagrożeniem niż Gon. Dobrze. Zostaniemy jeszcze trochę w twierdzy. Potem dołączymy do ciebie i Triss w Nowigradzie. Spotkamy się u Jaskra. Chodź, Jen. Im wcześniej wyruszymy, tym lepiej. Do zobaczenia. Ale to nie działa, rozumiesz? Zniechęciłaś się po 8 próbach. To ile razy mam próbować? Tyle, ile będzie trzeba. Ale nic mi nie wychodzi. Potem do tego wrócimy. Z wahadłem też ci na początku nie wychodziło. O, Geralt, proszę cię. Wahadło przy tym to był spacerek. Zresztą nie o to chodzi. Więc w czym rzecz? Avalach mówi, że póki nie przestanę myśleć o bitwie, nic z tego nie wyjdzie. Ale tak się składa, że jakoś nie w głowie mi małe kotki i budyń waniliowy. Powiedz, jak ty to robisz? Co? Że choćby nie wiem, co się działo, zawsze potrafisz się zebrać do kupy. Jest pewna stara metoda. Nauczył mnie jej Vesemir, a jego nauczył Barmin. Wyprowadzisz mnie w góry i każesz pić napar z szaleju? To pradawna metoda z keligijskich druidów. Zawsze działa. Hej!
zabijesz! Hej! Oszukujesz! Mięczak! Jeszcze zobaczymy! No czekam! Żarty się skończyły. Tego ci nie daruję. Ładny rzut. Hej, to nie fair. O, tego ci nie daruję. Ładny rzut. Żarty się skończyły. O, tego ci nie daruję. Się skończyły. Geralt z Rivii pokonany. Musisz popracować nad unikami. Może po prostu dałem ci wygrać. A może po prostu koncertowo poległeś. Miałeś rację. To naprawdę działa. Dzięki. Zawsze do usług. To co teraz? Zobaczę, gdzie jest nasz ulubiony wiedzący. Co się dzieje? Wstawaj, musimy ruszać. Konie już osiodłane. Ciri, ledwo świta. Dokąd chcesz jechać? Do Velen. Za parę dni na Łysej Górze będzie sabat czarownic. A wiesz, kto jest gościem honorowym? Nie wiem. Oświeć mnie. Imlarit. Nie będzie lepszej okazji, żeby go dopaść. Skąd ci to w ogóle przyszło do głowy? Chcę pomścić Vesemira. Sabat to idealna okazja. Imlarit będzie wśród swoich. Pijany i rozbawiony. Nie będzie się spodziewał ciosu. Ciri, jesteś pewna? Wiesz, na co się porywasz? Wiem. I muszę to zrobić.
Chodź, pogadamy po drodze. Prowadź. Ruszamy? W drogę. Po bitwie w Kaer Morhen, która nieomal zakończyła się śmiercią wszystkich obrońców, Ciri zaczęła myśleć o zemście na dowódcach Dzikiego Gonu. Pewnej nocy obudziła Geralta i przekonała go do wyprawy do Velen. Ciri wiedziała, że na szczycie Łysej Góry spotka Imlerita. Postanowiła go zabić. Słyszałam, jak we Wrońcach rozmawiali o tym miejscu. Ard Serbin, dom pań lasu. Chłopi bali się tego miejsca, a baron uważał, że panie lasu są bajką dla niegrzecznych dzieci. Swoją drogą, ciekawe co u niego. Odnalazł żonę i wyjechali gdzieś daleko. Z Anną nie było zbyt dobrze. Szkoda. Skąd wiesz, że znajdziemy Imlerita właśnie tutaj? Avalach mówił, że wszędzie na naszym świecie żyją stworzenia, które mają konszachty z elfami Enel. W Velen są nimi wiedźmy. Ponoć Eredin wysłał do nich Imlerita z rozkazem, by miały oczy i uszy szeroko otwarte. Na wypadek, gdyby Avalach szukał schronienia w swojej kryjówce. Sądząc po liczbie uszu wiszących w lesie, potraktowały rozkaz dosłownie. Sądzisz, że Imlerit nadal tu jest? Lubi przyjemności ciała. Wino, seks. Wiedźmy hołbią go, co łechce mułego. Jestem pewna, że nie zmarnuje okazji i pojawi się na Łysej Górze w noc sabatu. Znasz te okolice? Przed wiekami było to święte miejsce druidów, ale potem pojawiły się wiedźmy. Zniszczyły welański krąg i spaczyły święty dąb na szczycie góry. Raz do roku odbywa się tu wielkie święto. Sabat, na który schodzą się okoliczni chłopi. Podejrzewam, że Imlerit jest gościem wiedźm. Sporo wiesz. Avalach jest dobrym nauczycielem. Róbmy, co mamy do zrobienia. Musimy wejść na szczyt góry i znaleźć Imlerita. Chłopi z Velen nazywają tę noc świętem darów. Nie wiem dlaczego. Avalach mówił, że słabością Imlerita jest próżność. Próżność? Stara się wywrzeć wrażenie na przeciwniku. Ten drugi, Karantir, jest za to skryty i pragmatyczny. Zresztą nie dziwota. Był uczniem Avalacha. Podejdą. Ale... Przyszli na święto. Nie godzi się odmawiać im gościny. Nie przyszliśmy świętować. Chcemy dostać się na szczyt góry. Nie przejdziecie przez bramę. Ale tam dalej są ogniska. Dosiądźcie się. Jadła i napitku nie zabraknie. Być może w tym roku panie zejdą do nas i będziecie mogli je zobaczyć.
Dziękujemy za zaproszenie do ogniska, ale na nas już czas. Chcecie ujrzeć, panie? Też mam nadzieję zobaczyć się, zanim umrę. Idźcie wyżej i stańcie przed starą Teklą. Ona zdecyduje, czy jesteście godni. Tak zrobimy. Bywaj. Nie krzywdź siebie i innych przed śmiercią. Przygotuj się do niej, bo ona do ciebie chce się przygotować. Nie płosz jej słowami zuchwałymi, jeno powiedz wszystko. Nigdy nie wiadomo. Babka mówiła, że zeszły ze szczytu niedługo przed świtem. Jak wyglądały? Były piękne i straszne, jak uszykowane wojsko. Zima była ciężka. Dom po brodzie. W zeszłym roku były tylko cztery. Dobry, widziałem panie. Łaskawe panie. Popatrz, dziecko. To Bożątko. Znam je. Ma na imię Janek. A niech mnie. Wróciłeś. I widzę, że znalazłeś swoją dziewuchę. Jestem Janek. Poznaliśmy się już dosyć jednostronnie, bo biegłaś przede mną, a ja... No to długa historia. Na mnie mówią Ciri. Miło cię poznać. Co u ciebie? Wszyscy zdrowi, dziękuję. Co was tu sprowadza? A co ty tutaj robisz? Gdy widzieliśmy cię ostatnio, miałeś na pieńku z wiedźmami. One na swój sposób akceptują moją obecność i chcą mnie na swoim święcie. Dostałem zaproszenie nie do odrzucenia, jak co roku. Pokręcę się tutaj, a gdy słońce wstanie, wrócę do siebie. A wy? Zmierzamy na szczyt góry. Możesz nam jakoś pomóc? Chciałbym wam to odradzić, ale pewnie próżny trud. Dziewucha jest tak samo uparta jak ty, prawda? Jeszcze bardziej. No właśnie. Droga na szczyt zaczyna się tam, za bramą. A klucz do bramy ma tylko stara Tekla. Nie dostaniecie go, więc lepiej zawrócić. Dlaczego uważasz, że nie dostaniemy klucza? O rany, gorzej niż z dziećmi. Na szczyt góry wpuszczają najwyżej 3 osoby. Tylko pięknych młodzieńców lub gładkie dziewuchy. Dostają klucz, mogą otworzyć bramę i pójść na spotkanie z wiedźmami. Mnie niczego nie brakuje. Ale on jest stary i brzydki. Jaki z niego pożytek? Potrafię znaleźć zaginiony głos. Więc idź i poszukaj głosu rozsądku. Powie ci, żebyś zawrócił, bo z wiedźmami nie ma żartów. Jesteśmy tutaj, bo szukamy elfa o imieniu Imleit. Ciri uważa, że jest gościem wiedźmy. Taki wielki w pełnej zbroi? Idziecie w dobrym kierunku. Rzeczywiście jest na szczycie góry. Widziałeś go? Tak, po raz pierwszy na moczarach. Woda zamarzała pod kopytami jego konia. A wczoraj drugi raz widziałem, jak zmierzał tą drogą. Dlaczego go szukacie? Zabił mojego przyjaciela. Na twoim miejscu nie szukałbym zemsty. Nawet wiedźmy czują przed nim respekt. Musimy dotrzeć na szczyt. W takim razie przekonajcie Teklę. Jest ślepa, ale nie da się jej oszukać. Nie będziemy próbowali wykrętów. Ona siedzi tam, w namiocie. Powodzenia. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Słońce zaszło, słowik umilkł, światło już się mroczy. Czas pożegnać się i zasnąć, zmrużcie, zmrużcie oczy. Jeszcze nie gotowe, trzeba zaczekać. Dokąd zmierzacie? Jeśli panie mają sprawę, to czemu nie dają nam jej częściej? Rozpogadza się. Kto to? Podejdź tu, dziewczyno, no dalej! Tak, jaka ona jest?
Wąskie biodra, błyszczące oczy. Charakterniczka. Miałaś kiedyś mężczyznę? Nieważne, już wiem. Wybieram cię, dziewczyno. Tej nocy ujrzysz panie. Ciri? Świetnie. Kto nie chciałby spotkać się z paniami? Mój towarzysz idzie razem ze mną. Co też kot przyniósł? Jest siwy i żelasty. Jedna blizna. Ma żmijowe oczy. Tak. Cuchnie zakrzepłą posoką i trupem. Na dodatek jest stary i bezpłodny. Odrzucam cię, odmieńcze. Dziewczyna pójdzie na szczyt sama. O co tu chodzi? Dlaczego wybrałaś tę dziewczynę? Powiedz mu. Co roku troje wybrańców dostępuje zaszczytu spotkania z paniami. I co się dzieje, gdy już dostąpią zaszczytu? Gdy wracają, już nie mówią o przeszłości. Są szczęśliwi i zaczynają życie od nowa. Dziewczyna nie jest pierwszą, która została dzisiaj wybrana, ale księżyc stoi już wysoko, więc pewnie będzie ostatnią. Źle mnie oceniłaś. Nadaje się nie gorzej od innych. Dziewczyno? Jest sprawniejsza niż młodzik. Śmierdzi trupem, bo zabija potwory. I zabije każdego, kto stanie mu na drodze do celu. Może się myliłam. Może jest w nim życie. Stary zwyczaj pozwala odwołać się od mojego wyroku, jeśli uważasz, że podołasz wyzwaniu. O jakim wyzwaniu mówisz? Powiedz mu. Trzeba zejść do jaskini i zanurzyć się w podziemnych wodach. Na czym polega haczyk? Woda jest głęboka i ciemna. Przyjmuję wyzwanie. Chodź. Przyjrzyj się. Oto moneta z dawnych czasów. Na rewersie płonie falka, dlatego nazywają ją Orenem Mącicielki. Przynieś mi tę monetę. No dalej, skacz! Przecież chcesz się dostać do pani. Coś się zdarzy. Coś się... Zaczynałam się już martwić. Chodźmy po kolei. Coś się zdarzy. Coś się zdarzy. Wrócili. Czego chcecie? Ciekawi mnie, co jest na szczycie góry. Powiedz mu. Tam mieszkają panie, ale tylko wybrani mogą je oglądać. To wiem. Chcę się dowiedzieć. Tutaj nie dowiesz się niczego więcej. Przyniosłem monetę z dna stawu. Cuchnie szlamem. Nic na to nie poradzę. Masz zamiar dotrzymać umowy? Zawsze dotrzymuję słowa. Pokaż monetę odźwiernemu za bramą, a będzie wiedział, co to znaczy. Marika otworzy wam wrota, a teraz idźcie. Łatwo poszło. Bo nie musiałaś nurkować tej jaskini.
Nie marudź. Jesteś wiedźminem i nurkowałeś już w gorszych miejscach. Kiedyś opowiem ci o zleceniu na Zeugla. Geralt? Ostatni spośród wybranych udadzą się teraz na szczyt. Niech rozpocznie się święto i niech trwa do białego rana. He? Geralt? Jak cię zwą, dziewczyno? A ciebie? Nieważne jak cię zwą, na szczycie góry zostawisz swoje imię i dostaniesz nowe. Droga wolna. A ty? Przeszedłem próbę i mam na to dowód. Poznajesz? Orzeń Mącicielki. Wyrok śmierci. Twardy był skurczybyk. Nie traćmy czasu. Ja zajmę się Imleritem, a ty pójdziesz zabić wiedźmy. A Valach mówi, że siedzą w korzeniach dębu. Nie ma mowy. Ja idę po Imlerita. Dobra, zagrajmy o to. Papier, kamień, nożyce. Psia krew. Gramy jeszcze raz. Imlerit jest groźniejszy od wiedźm. Lepiej będzie, jeśli ja się nim zajmę. Walczę nie gorzej od ciebie. Oboje wiem, że to nieprawda. Choć raz mnie posłuchaj. Ale... Żadnego ale. Dobrze. Uważaj na siebie. Ty też. Muszę jakoś dotrzeć na dół. Jaki on był? Żył miłością i nie zaznał goryczy. Mniam, mniam.
dzieci starszej krwi. Wiedziałyśmy, że kiedyś wrócisz. Wciąż pamiętamy, jak smakujesz. Koniec gadania. Byłaś niegrzeczną dziewczynką! Pożałuję! Imlerit jest pewnie na samym szczycie góry. Miejsce mocy. Mogę z niego zaczerpnąć. Siostry powiedziały, że przyjdziesz. Widziały twoje nadejście w lustrze wody. Nie dojrzały w nim dziewczyny, ale przyszedłeś razem z nią, prawda? Jestem tu sam. Kłamstwo, które nic nie zmienia.
maniaku. Szlak! Udało się. Ledwie. Jak poszło na dole? Zabiłam tylko dwie wiedźmy. Jedna uciekła z medalionem Wesemira. Psia krew, jedyna pamiątka, jaka mi po nim została. Pomściłaś Wesemira. Avalach mówi, że tylko zemsta na zimno daje satysfakcję. Myli się. Teraz powinniśmy odnaleźć Aladina i zabić go. O czym myślisz? Zastanawiam się, co powiedzieć Yennefer, jak już dotrzemy do Nowigradu. Zawsze mówię jej prawdę. Ciekawe, czy Yennefer i Triss odnalazły czarodziejki z loży. Powinniśmy do nich dołączyć. Daj mi jeszcze chwilę. Stary już jestem i muszę dłużej odpoczywać. No, jesteś. Zostańmy tu jeszcze chwilę. To jak? Ruszamy do Nowigradu? Tak, ruszajmy. Zbierajmy się. Dąb umarł. I dąb, i wiedźmy. To było wasze ostatnie święto. A żołędzie? Nie wiem, co z waszymi żołędziami. Droga na górę jest wolna. Możecie iść ich szukać. Albo wracajcie do siebie. To już nie jest ziemia niczyja, ani ziemia pań, tylko wasza. Znaczy się, co mamy robić? Chodź, na nas już czas.
Radźcie sobie sami. To nie ludzie. Myślałam, że łowcy i Straż Świątynna polują na czarodziejów. Czarodzieje wyjechali, a łowcy potrzebowali nowego wroga. Nienawiści i uprzedzeń nie da się wykorzenić całkowicie. A w polowaniu na czarownicę wcale nie chodzi o wiedźmy. Ważne jest, żeby znaleźć kozła ofiarnego. Ludzie zawsze obawiali się odmieńców. Gdy czarodzieje opuścili Nowigrad, ich gniew skupił się na innych rasach. Z dawien dawna największym wrogiem ludzi był nie cudzoziemiec, lecz sąsiad. Jaskier! Szykuj kufle, mamy gości! Geralt! Ciri! Kiedy się dowiedziałem, że Geralt cię znalazł? Cieszę się, że też jesteś cały. Gdzie wyście się podziewali? Właśnie zatłukliśmy wiedźmy z Velen i generała Dzikiego Gonu. Oho, widzę, że mieliście pracowite przedpołudnie. Wyglądacie jak siedem nieszczęść. Musicie odpocząć. Ja chętnie. Znajdzie się tu jakiś pokój? Jasne. Chodź, jaskółeczko, zaprowadzę cię. Bardziej później do mnie mam małą sprawę. Odświeżę się i będę czekać przy rynku w Złotym Mieście. Dobra. Działo się coś ciekawego? Wesoła Poli złapała grypę, Mato Stryga dostał nożem pod żebra, no i spóźniają się z transportem sodeńskiego trójniaka. Jaskier. Jen i Triss miały zebrać loże czarodziejów. Triss czeka na górze, a Yennefer poszła do kuter nogi Katarzyny. Jen w podłej portowej karczmie? Po co? Wyobraź sobie, że mi się nie zwierza. A, no i jeszcze ten wasz elf zajął apartament rubinowy. Czeka tam na ciebie. Dałeś mu swój najlepszy pokój? Wcale nie pytał mnie o zdanie. Przygotowałem mu inny, ale potraktował mnie jak powietrze i zamknął się w rubinowym. Od tamtej pory w ogóle nie wychodzi. Prawie nic nie je. Pije tylko wodę, a jedyne co powiedział to chcę wiedzieć, gdy przybędą Gwynblade i Zirael. Dzięki. Wygląda na to, że będę miał co robić. Jaskier, masz chwilę? Dla ciebie zawsze. Jak to się stało, że zostałeś właścicielem tego przybytku? Ha! Nie uwierzysz. Przekazał mi go w spadku Alonzo Villey. Sam skurwiel senior. Faktycznie, nie wierzę. Alonzo trzymał za mordę tutejszy półświatek, ale w głębi duszy był romantyk. Między innymi dlatego jego syn za mną nie przepada. Cyprian chciał tu urządzić burdel, ale to mnie przypadła szałwia. I zamierzam z niej zrobić najelegantszy lokal w mieście. Siedlisko sztuki i kultury. Jak poznałeś Priscillę? To było na dworze Duke'a Herwarda.
Starliśmy się w finale dorocznego konkursu truwerskiego. Kto wygrał? Nie pamiętam. Akurat. Przegrałeś i nie chcesz się przyznać. Dałem jej wygrać, bo mi się spodobała. Liczyłem na nagrodę po konkursie. I co, udało się? A to już nie twoja sprawa. Mam na zbyciu portret hierarchy Hemelfarta. Chcesz? No pewnie! To od tych malarzy niziołków? Tak. Bosko, zawieszę go w szałwi i rozmarynie. Na wypadek, gdybyśmy mieli kontrolę straży świątynnej. Spotkałem Molly. Pozdrawia cię. Molly? Jaka Molly? Ta, której obiecałeś pokazać swoją kolekcję motyli. A, tak, już kojarzę. Kolekcja motyli. Spodziewałem się po tobie więcej inwencji. Molly nie potrzebowała inwencji, tylko atencji. Takie szare, przeciętne dziewczę, ale wystarczyło się do niej uśmiechnąć i zamieniała się w wulkan namiętności. Do zobaczenia.